Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj chciałem Wam pokazać takie skrzyneczki. One się pojawiły w zasadzie wszędzie, wiecie. Ja patrzyłem, nawet w hipermarketach się na półkach możemy je znaleźć. Tą akurat sobie zakupiłem w Kastramie, ale nie o to chodzi, gdzie ją kupicie. Chodzi o samą koncepcję takich pojemniczków, które, no nie powiem, mogą nam się w surfie przydać po prostu. Ja do tej pory korzystałem, wiecie, z różnych dziwnych skrzynek i przyznam się, że no nie miałem jakiejś takiej swojej fajnej jednej, która by sprostała moim wymaganiom. A główne wymagania, jeżeli chodzi o mnie, to że mogę sobie wcześniej przygotować kilkanaście zestawów przyponów różnych i mieć je jakoś tak sobie zabezpieczone, żeby one nam mi się po prostu tam nie plątały z innymi i tak dalej, no i mieć je w jakiś sposób fajnie posegregowane. Tutaj możemy bardzo fajnie to rozegrać, ponieważ tak jak widzicie, mamy takie kubełki i się bardzo prosto otwiera, ciach, zobaczcie, rewelacja. W środku mam po dwa gotowe przypony, czyli no, taki jeden kubełek to jeden zestaw, który możemy sobie zarzucić do wody. Oczywiście ja sobie tak założyłem, że mam na dole taki sam zestaw, czyli buduję sobie po prostu cztery różne zestawy końcowe i mam je dodatkowo bardzo fajnie opisane. No, czy tutaj możecie sobie je opisać w różny sposób, bo standardowa naklejka wygląda tak. Wy oczywiście możecie sobie to opisać w całkiem inny sposób, jak będziecie tam chcieli. Ja, no, korzystając z tego, że no, w naszej redakcji jest specjalna drukarka do takich etykiet, zrobiłem sobie takie etykiety, więc widzicie, wygląda to bardzo profesjonalnie. Co to nam to daje? Daje nam to, że no, po prostu nam się te zestawy nie plączą. No, gdy mamy taki zestawik, wygląda on mniej więcej tak, można go sobie bardzo prosto wyciągnąć, założyć, po skończonym owieniu z powrotem sobie założyć, wrzucić i cześć. Taka skrzyneczka mnie kosztowała 50 zł, znaczy niecałe 50 zł. Tak jak widzimy, mamy z tej strony 8 i z tej strony 8 tych kubełków, czyli łącznie mamy 16 kubełków. Bardzo fajna sprawa, niedrogie, a bardzo fajnie poręczne. I taka ciekawostka, można łączyć te kubełki, czyli można sobie dokupić. Taki jeden kubełek kosztuje razem z tą stacją taką dokującą, kosztuje 3,50 chyba, więc możemy śmiało sobie zrobić kilka takich kubełków, dokupić i możemy je sobie połączyć tutaj je na dole, czyli możemy sobie zbudować taki zestaw, powiedzmy, żeby sobie jeszcze jeden rząd 8, czyli 4 z jednej strony, 4 z drugiej strony dołożyć, albo budować to w zasadzie w nieskończoność. Na pewno to jest fajna pozycja dla ludzi, którzy chcą mieć czysto, ładnie, porządnie coś zrobione. Także naprawdę bardzo fajna sprawa. Bardzo to widzicie poręczne. Nic z tego też nie wypada. To jest też ważne, że jeżeli to do góry nogami weźmiemy czy coś. Tutaj mam luzem haczyki i sprawdziłem, wiecie, czy coś wypadło. Nie, nic nie wypada. Poza tym, no, jak sobie to wyciągniemy i zobaczymy od tej strony, od dołu, to bardzo fajnie to jest zrobione, bardzo mocne i tam w zasadzie nie ma żadnej szpary. Minimalna, wiecie, jest, minimalna i faktycznie jak będziemy tak sobie majdać tym, to drobne haczyki mogą nam wypaść, ale no, w surfie myślę i przy założeniu, że tutaj byśmy jakieś tam przypony bardziej mieli już gotowe, to na pewno nic się z tym nie stanie. Tak jak widzicie, ja nie tylko mam te przypony przygotowane, ale z drugiej strony mam też luzem haczyki, jakieś wrzucone baterie, jakieś świetliki, dodatkowe gadżety, także naprawdę bardzo fajna sprawa dla, myślę, wszystkich wędkarzy. Niedrogie, 50 zł, za 30 chyba 5 zł możemy kupić sobie zestaw 8, czyli tak jak ja mam tutaj podwójny, to pojedynczy. No, ale myślę, że choć na początku myślałem, że taki pojedynczy mi starczy, dobrze, że kupiłem ten większy, bo już się w ten większy nie mieszczę. Już tak trochę kombinowałem, a może sobie tutaj dokupić jeszcze jeden poziom. Na razie się wstrzymuję, ale myślę, że czym więcej będę budował tych przyponów, czym więcej będę się uczył, tym pewnie to troszeczkę to będzie rosnąć. A plus jest zawsze tego taki, że nie tracimy czasu na plaży, żeby coś zbudować, jakiś przypon, tylko mamy tutaj dużo zestawów różnych, zakładamy i po prostu łowimy sobie w spokoju, a nie myślimy, co tutaj zrobić, tym bardziej, że słońce chyli się ku zachodowi, więc niedługo będzie ciemno i po ciemku to wiele, wiecie, nie zrobimy, a takie coś, bardzo fajna sprawa,
fajnie to można sobie opisać i naprawdę ja polecam. Także takie coś chciałem Wam tylko pokazać. Zaglądajcie na Władek.pl, będę pokazywał więcej ciekawych rzeczy. No i myślę, że część z tych rzeczy weźmiecie też do swojego zestawu morskiego. Cześć!